Sytuacja Barsy nie wygląda najlepiej. Co prawda, Duma Katalonii bez trudu wyszła z grupy Ligi Mistrzów, natomiast w lidze zajmuje zaledwie czwarte miejsce. Xavi zdaje się nie mieć pomysłu na to, jak ten zespół naprawić. Kontuzje Gaviego i Ter Stegena nie ułatwiają sprawy. Rafinha jest Rafinią, a po Robercie Lewandowskim widać upływający czas. To wszystko sprawia, że Barcelona powinna poszukać nowego lidera, powinna poszukać wzmocnienia, które sprawi, że Duma Katalonii wróci na szczyt La Liga i szczyt europejski, a przede wszystkim sprawi, że Xavi zachowa robotę. Wydaje mi się, że ja w głowie mam pewien plan. Wydaje mi się, że jest jeden piłkarz gdzieś w Argentynie, który mógłby całą tę sytuację odwrócić. Zatem w dzisiejszym odcinku kupimy do Barcelony młodego Lionela Messiego, 18-latek, gra dla Newell's Old Boys i jest warty w tym momencie 217,5 miliona euro. I jak zwykle w tym momencie, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak uważacie, ile na obecnym rynku transferowym warty byłby młody Leo Messi. No i oczywiście, jeśli taki materiał wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pod odcinkiem z Ronaldo było tyle łapek. Zobaczymy, czy team Messi będzie w stanie tutaj nadrobić. A jeżeli jesteście większymi fanami Ronaldo, nic nie przychodzi na przeszkodzie, żebyście wrócili do tamtego odcinka, zobaczyli, jeżeli nie zobaczyliście, i zostawili łapkę w górę. Zrobimy pojedynek Messi kontra Ronaldo. A jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co pojawia się na tym kanale, koniecznie go subskrybujcie, by nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już Leo Messiego dodaję do listy życzeń, zdając sobie sprawę z tego, że Barca go realnie nie kupiła, albo jeżeli go kupiła, to za młodu i wychowała. Wiemy, jak jest, ale wydaje mi się, że na potrzeby tej serii zdecydowanie fajniej jest po prostu kupić Leo Messiego. A i jedna ważna sprawa, on tutaj nie ma twarzy, ale no, w tym segmencie dodaliśmy, żeby miało to większy klimat. Zatem Leo Messi jest już na naszej liście transferowej, ale tego transferu dokonać możemy dopiero od 1 stycznia. Zatem zanim się po niego udamy, trzeba dojść do nowego roku, więc ja zabieram się za symulowanie, a dla was mam pewną informację. Sprawa wygląda tak, że STS powraca ze swoją genialną propozycją dla wszystkich pełnoletnich oczywiście widzów, którzy nie mają jeszcze konta, a chcieliby dodatkowo zgarnąć 400. Tak jest. Kolejna naprawdę dobra oferta. Wystarczy, że założycie konto z kodem KOZA, co samo w sobie daje wam dostęp do naprawdę fajnych bonusów powitalnych. Spełnicie parę prostych warunków i wytypujecie zwycięstwo Dumy Katalonii lub Królewskich. Tak jest. Jedna albo druga drużyna, jeśli wygra, sprawia, że na wasze konto wpadają dodatkowe 400. Łączy się to z moim zakładem bez ryzyka do 100 zł, który dostajecie właśnie dzięki temu kodowi. Łącz się to z tymi wszystkimi bonusami, które są tam po drodze, których wartość łączna to około 1500 zł. Naprawdę, słuchajcie, to jest genialna promocja. Tym bardziej, że Blaugrana gra z Walencją, która jest na miejscu 11 i ostatnia ich forma no, pozostawia wiele do życzenia, tak samo jak rywali Los Blancos, ponieważ będzie to Villarreal. Żółta Łódź Podwodna zajmuje miejsce 13 w tabeli, zatem wytypujcie swojego zwycięzcę i czekajcie na rozstrzygnięcie. Naprawdę uważam, że te 400 w połączeniu z zakładem bez ryzyka to jest naprawdę fantastyczna sprawa, jeśli jeszcze nie macie konta na STS. Ale przypominam, jest to oferta tylko dla widzów pełnoletnich i jak gracie, grajcie odpowiedzialnie. To jest tylko zabawa. Okej, mamy zatem 1 stycznia 2024, moment, w którym chcemy zakupić Leo Messiego. Leo Messiego, który jak widzieliście, kosztuje naprawdę gigantyczne pieniądze. Czemu ja go nie mam na liście? Okej, już jest. Messi ma potencjał, by stać się wyjątkowym. To jest niesamowite. Słuchajcie, 215 milionów. Klauzula na poziomie 300 milionów. No trzeba przyznać, że wygląda naprawdę ciekawie ten Argentyńczyk. No i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie już teraz go kupić. Mamy 200 milionów w rękach. Nie wiem, jaka dźwignia tutaj była używana. Natomiast gdyby udało nam się Messiego kupić tak od razu, to by było po prostu piękne. Czy to jest w ogóle Heinze? Ziomek wygląda jak Heinze. 313 milionów. Oczywiście ja zaproponowałbym tutaj wymianę. Rafinha jest piłkarzem, którego z radością bym się pozbył ze względu na to, że zwyczajnie mamy tutaj wtedy Messiego na prawym skrzydle. Natomiast boję się, że sam Brazylijczyk mógłby stwierdzić, że nie chce odchodzić do Argentyny i tak się pewnie dzieje. Dlatego na razie kończymy rozmowy no i rozpoczynamy zarabianie. Za Alonso chcemy pieniędzy. Za Serginho Desta będziemy chcieli pieniędzy. Oczywiście, jak zapowiadałem, do listy transferowej koniecznie dodajemy Rafinhę. No, chciałbym, żebyśmy trochę tak jak Barcelona by chciała, pod koniec sezonu wykupili tu Felixa oraz João Cancelo. Zobaczymy, jak to będzie. No i wydaje mi się, że
No w tym momencie też Ferran Torres powinien przez nas być sprzedany, ale kurczę, ajajaj, no to są problemy. No bo te pieniądze skądś musimy wziąć. I chcę odejść Ilkay Gündoğan też, bo po prostu nie grał tu przez komputer. Ale na razie spróbujmy sprzedać tych, których wystawiliśmy. Weźmy za nich pieniądze i mam nadzieję, że to sprawi, że nasza sytuacja będzie dużo lepsza. Kończą się kontrakty u Sergiemu Roberto, to musimy niestety przedłużyć. Bardzo niedobrze, bo to są kolejne pieniądze, które trzeba tu wydać. No ale na pewno nie możemy sobie pozwolić na jego odejście za darmo, bo planujemy w tej Barsie być więcej niż jeden sezon, żeby zobaczyć, jak poradzi sobie tutaj Leo Messi. No, rozwiązałby wszystkie nasze problemy, oczywiście transfer Araujo, ale no nie chciałbym tego robić. Choć w naszej rzeczywistości mówi się o tym, że Urugwajczyk mógłby zmienić barwy na monachijskie. Zobaczymy, na razie skupiamy się na troszkę mniejszej transakcji za 3 miliony, a Atletico Madryt chce od nas wypożyczyć Ferrana Torresa. Już widzę, jakby się zgodzili, gdybym ja przyszedł z taką propozycją. Właśnie, mówiliśmy o Bayernie, jest propozycja od Bawarczyków, ale wymiany, a to mnie w ogóle nie interesuje. 65 milionów euro? To ich nie interesuje, ale nie odrzucają tej propozycji. Thomas Müller, no, legenda futbolu, spokojnie możemy użyć tego słowa, no ale piłkarz, którego tutaj no, nie chcemy, chcemy po prostu hajsu. I oni akceptują 64 miliony euro. To jest krok milowy w kierunku Leo Messiego. Chociaż i bez Leo Barcelona wygrywa 4-2 z Gironą. A Rafinha odchodzi, co daje mi gigantyczną satysfakcję, bo dzięki temu wydaje się, że możemy kupić Messiego. Marcos Alonso, to jest w ogóle bez sensu. My z nim przedłużyliśmy kontrakt, tylko że jakby on nie chciał dołożyć lat. Myślałem, że to nas zabezpieczy przed odejściem za darmo do Romy. Tak się niestety nie dzieje, więc no, wakacje, pożegnamy tego zawodnika, ale w tym momencie interesuje mnie najbardziej to, że możemy po raz kolejny usiąść do stołu z Leo Messim i zaproponować transfer temu nieznanemu jeszcze w Europie zawodnikowi. Spróbujmy. 250 milionów plus 25% od sprzedaży. Brzmi to całkiem interesująco, bo jest to rekord transferowy. Oni chcą jednak więcej pieniędzy. Nas nie stać na te żądania, bo też musimy samemu zainteresowanemu zapłacić, więc 260, 25, 280, no weźcie, dajcie spokój, miejcie litość. Ale tu ewidentnie jest jakieś wyliczenie, które nie pozwala im zejść poniżej tego. Oni oczywiście będą się tu jeszcze zastanawiali, ale obawiam się, że ta kontra w żaden sposób nie będzie dla nas satysfakcjonująca. No dobrze, ale poczekajmy, zobaczymy. Może uda się jednak ich jakoś przekonać. Choć przyznam się, że ta Barcelona teraz tak odpaliła, że boję się, że ten Messi to się okaże tutaj nie tyle, że zbędny, co nie aż tak potrzebny, ale nie, no o czym ja w ogóle mówię. To jest piłkarz, którego skrajnie potrzebuje ta Barsa. To jest taki impuls, który jest wyjątkowo potrzebny, jednak nie mamy tych pieniędzy, których oni żądają. Realnym maksem, który możemy zaproponować, wydaje się być 61 milionów i 25% od sprzedaży. Możemy ewentualnie dorzucić jakiegoś młodziaka, może to ich przekona, zatem zaproponujmy jeszcze raz 260 milionów, więc dajemy to, no i wymiana piłkarzy, skrzydłowi. Czy mamy tutaj kogoś takiego, kto by rzeczywiście mógł zadziałać na ich wyobraźnię? Swoją drogą Fermin, jestem fanem w rzeczywistości tego zawodnika. Wydaje mi się, że z młodych piłkarzy Barsy ten jest moim ulubionym. Środkowi obrońcy Iñigo Martínez. No tutaj wydaje się, że raczej nie mamy kogo zaproponować, więc żeby nie pozbywać się właśnie tego Fermina, to możemy zaproponować tego ziomeczka, bo on cenowo wygląda nieźle, ale ich to nie interesuje. Zobaczcie, to ciągle jest po prostu ta sama historia, ta sama śpiewka. Pójdźmy już w nasz absolutny max maxów, ale to może sprawić, że sam Messi nie będzie chciał podpisać. Oni się nie zgadzają. Musimy jeszcze kogoś sprzedać, potrzebujemy jeszcze pieniędzy. A w obliczu powrotu Serginho Desta i braku propozycji dla tego zawodnika, wydaje się, że najbardziej sensownym ruchem byłaby sprzedaż Sergiego Roberto. Troszeczkę się przed tym wzbraniałem, ale wydaje się, że nie ma lepszego wyjścia. Wróci tutaj też Araujo, który ewentualnie będzie mógł być moim zdaniem ciekawym rezerwowym. I Oriol Romeo jest też zawodnikiem, którego jesteśmy gotowi się pozbyć, no bo przecież wróci do tego zespołu za jakiś czas. Kto? No, Gavi. Nie. Araujo jest na liście, bo poprosił, bo go Xavi tu nie dawał, ale my nie wyobrażamy sobie składu bez niego. No, przecież to jest topowy obrońca, absolutnie. O. Aston Villa przychodzi nam na pomoc. Ja to akceptuję. Zależy nam bardzo mocno na czasie, więc wystawiamy go na listę. A w zasadzie nie wystawiamy na listę, tylko akceptujemy tę propozycję. Na pewno nie akceptujemy tego wyniku, bo no, to jest druzgo klęska. Oferta z Milanu też jest jak najbardziej okej, tym bardziej, że miał swój epizod tam, Amerykanin. No to co, blokujemy w takim razie oferty za Sergiego, no bo sam Dest powinien sprawić, że będziemy tutaj mieli pieniądze, przynajmniej tak mi się wydaje i byłoby to rozwiązanie dla nas optymalne. W międzyczasie nie byłbym
sobą, gdybym nie zgodził się na tą propozycję wypożyczenia dla Fermina, bo dzięki temu młody Hiszpan będzie mógł się rozwijać we Francji. A wiemy jak jest, to jest FIFA i tutaj z tymi młodziakami to nie jest aż tak łatwo wprowadzać, tym bardziej, że my tutaj nie gramy, my pozwalamy temu wszystkiemu dziać się no, niemal automatycznie, chociaż tutaj wystawiłem skład tak zmęczony, że no, naraziłem chłopaków na niezłe kontuzje. Zatem Dest prezentuje już koszulkę The Villains. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w tym momencie już pójść po Leo Messiego, bo odszedł nie tylko Amerykanin, ale także jego tygodniówka. I po tym wszystkim nasz budżet transferowy to teoretycznie 285 milionów. I wiedząc, ile oni zwykle chcą za Messiego, wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy w domu. Dogadane mamy wypożyczenie Fermina. Tu aż samemu zagłębię się w te negocjacje, bo zawsze jesteśmy w stanie uciąć tę dyszkę tygodniowo ponad. No, tu się podzielimy 50-50, co prawda, no ale nadal zamiast dwóch dych płacimy za gościa 10 tysięcy tygodniowo, co koniec końców może być kluczowe przy transferze Leo Messiego. W ogóle jak to brzmi, słuchajcie, transfer Messiego. Robimy to. Wierzę, że w tym momencie nam się to uda. Nasza propozycja to jest 275 milionów i 25%. No to już są naprawdę gigantyczne pieniądze, z którymi Argentyńczycy negocjują, bo on w międzyczasie wbił wyższy poziom, jeżeli chodzi o ocenę ogólną. Czy to sprawia, że nas nie będzie na niego stać? 280 i 20, byliście już na to chętni. Jest. Zgadzają się, ale to naprawdę mocno obciąża nasz budżet. W sensie mam nadzieję, że Messi no przyjdzie do nas grać jakby tak czy siak. Boję się po prostu tych pieniędzy. Kluczowy piłkarz, oczywiście, że tak, Leo. 5 lat, oczywiście, że tak, Leo. Brak klauzuli odstępnego. On chce klauzuli, ale kurczę. No dobrze, jeżeli ktoś go nam wykupi, to też w sumie będzie spoko, słuchajcie, bo zobaczymy, czy jakiś klub połasi się za Messiego za 650 milionów. Moje marzenie jest takie, żebyśmy doprowadzili tutaj do tego, żeby Messi został z nami tutaj. Ojoj, to może być problem. O nie, nie jest. On chce grać w Barsie. Moje marzenie jest takie, żeby Messi został z nami tutaj do momentu, w którym jego klauzula będzie wynosiła miliard, a w zasadzie 999 milionów, bo wiecie, że jak jest. Ale jest. Nowa gwiazda Dumy Katalonii. Leo Messi zaraz przywita się z Xavim. Leo Messi podpisuje kontrakt. I czemu oni wszyscy tam chodzą w piżamach? Tego nie rozumiem. Ważne, że przynajmniej Xavi jest ubrany dobrze, ale widzicie tam tego gościa w piżamie? Jest, Leo Messi dostał dychę nawet. Pięknie, bo to rzadko się zdarza. Zobaczcie, no zobaczcie jak on wygląda. No normalnie Leo Messi jak żywy. Aczkolwiek my, no wydaje mi się, że tą dyszkę mu zabierzemy. Zacznie z 30, w drugim sezonie z 18, w trzecim z 10. Jeżeli byśmy byli w stanie prowadzić Barsę przez te 3 sezony, byłaby to piękna sprawa. Jeżeli nas wyrzucą, będziemy tylko go śledzili gdzieś z oddali. B, słuchajcie, B, świetna cena, a to nie była cena niska. Ale kupujemy gościa, który już teraz ma 89 oceny ogólnej, nie? O czym my w ogóle mówimy? Zatem zobaczymy. Pierwszy sezon z 30 na plecach. No wygląda to naprawdę fenomenalnie. Pytanie tylko, jak będzie wyglądało na przestrzeni całego sezonu, ponieważ przed Leo teraz stoi naprawdę poważne wyzwanie. Barcelona jest na skraju, no może, dobrze, przesadzam, nie na skraju, ale jest bliżej Ligi Europy niż Mistrzostwa Hiszpanii. Real Madrid 51 punktów, Blaugrana 39. To są naprawdę gigantyczne przepaści. Oczywiście jest szansa na Ligę Mistrzów, natomiast to wszystko naprawdę nie będzie łatwo. Tutaj już naprawiłem treningi, więc trochę, chwileczkę to potrwa, ale już nam się odkręcą ci zawodnicy i będziemy dostawali już rezultaty od piłkarzy niezmęczonych. Tymczasem Barsa wybiera się do Andaluzji, aby tam zadebiutował Leo Messi. Jeszcze nie na Camp Nou, ale na Benito Villamarín. 7,9 w debiucie. Uważam, że całkiem okej. Drugi mecz z Betisem, tu zrobimy drobne zmiany, ponieważ zmęczenie w zespole już naprawdę sięga zenitu, więc tam, gdzie mamy rezerwowych, możemy ich dać. Do pomocy niestety jest tylko Oriol Romeu, ponieważ, no oczywiście Gavi jest piłkarzem, który w tym sezonie wystąpić nie może. Troszkę lepiej wygląda Torres, więc niech zagra i jesteśmy gotowi. W takim razie, w tym starciu drugi mecz wyjazdowy. Tam dwa razy byliśmy na wyjeździe? No nie wiem. Wiem, że niestety przegrywamy w tym starciu. A, bo tamto to była liga, to był puchar i dlatego, dobrze, no ma to sens, że wszystko mi się zlało w jedno. No bo ma to sens, zobaczmy jeszcze w kalendarzu. No tak, to nam wiele wyjaśnia. Barça Villarreal, wygrywamy 4-1, cały czas. Nie, już nie cały czas bez bramki Messi, no bo ma swoje premierowe trafienie młody Argentyńczyk. Pytanie swoją drogą, jak będzie wyglądał ten jego pierwszy sezon? Czy będzie w stanie tutaj pójść chociażby po statystyki na poziomie 10 asyst bądź bramek? Jak na razie za Alavés wygrywamy po bramkach Balde i Marka Giu? Chyba tak czytało się to nazwisko, więc lewy zszedł z boiska, nie był to jego udany mecz, a Messi może gola nie strzelił, ale
miał ocenę 8-1. To prawdopodobnie oznacza chociaż jedną asystę. Mimo że okno transferowe, to spływa wiele propozycji ewentualnych wymian. Ja nie będę chciał robić tutaj wielkich roszad, natomiast chciałbym utrzymać tę Barsę przynajmniej na tym poziomie, na którym ona jest tutaj, no bo jest to poziom tak naprawdę po powrocie Ter Stegena bardzo dobry, w sensie, no tutaj jest na czym budować, tym bardziej, że mamy Leo Messiego, chociaż problem jest taki, że teraz wiemy, że będzie remis, ale przynajmniej możemy zobaczyć, jak Leo Messi wygląda w barwach Dumy Katalonii, no ale niestety ten mecz skończymy sobie w ten sposób, co oznacza, że tu będzie 0-0. Przepraszam, mój błąd, ale na przykład Real też remisuje. Celta Vigo, tutaj już bez misklika, wchodzimy i remisujemy. Nie wygląda to najlepiej, tym bardziej, że przed Barsą starcie z Kopenhagą, to już jest 1/8 Ligi Mistrzów. Co bardzo istotne, słuchajcie, tu symulujemy sobie mecz po meczu, a to wszystko dlatego, że nie chcę, żeby grał Gavi, bo to jest jednak duży dodatek do zespołu Dumy Katalonii, a on no, jest piłkarzem, jakby, który jest tu kontuzjowany w tym naszym świecie i był na ławce, nie wiem czemu, więc już go zabieram, więc przynajmniej nie startował, taki plus, ale już go chowamy sobie tutaj, no i co istotne, Marc-André Ter Stegen zagra sobie już po meczu z Kopenhagą, bo on według Transfermarktu, według wielu źródeł ma być piłkarzem, który właśnie w lutym wróci do drużyny, więc po tym starciu dodamy go sobie. To jest bardzo ciężki wyjazd, ale Barcelona dzięki Leo Messiemu i jego dwóm trafieniom wygrywa to starcie, a Ilkay Gündoğan drużynie nie pomógł. Czerwona kartka w 11 minucie, to jest naprawdę duże osłabienie, no ale jest on, wraca Marc-André Ter Stegen. No, będzie teraz też kapitanem, no bo tutaj Araujo odda mu oczywiście opaskę. No i teraz już ta drużyna naprawdę wygląda fenomenalnie. I z takim Getafe remisuje 1-1. Nie, ja nie mogę komplementować tej Barcelony, bo to się źle kończy. A przed nami jeden z bardziej nieprzyjemnych wyjazdów, bo na San Mamés w kraju Basków gra się naprawdę ciężko, ale Messi i Lewandowski dźwigają drużynę. Wyobraźcie sobie lewego z takim młodym Messim. No to by chodziło, to by chodziło. Naprawdę w to wierzę. 5 do zerka. Messi nic nie strzelił. Patrzymy na oceny. 7-4. Może chociaż jedną asystę dał. Na pewno w pierwszym sezonie od nas dostanie zdecydowanie więcej szans niż w dorosłej Barcelonie, ponieważ w sezonie 4-5 Leo Messi zagrał w 7 spotkaniach La Liga. Tam zdobył jedną bramkę i zagrał w jednym meczu Champions League oraz w jednym Pucharze Króla. Inne jego występy, no, były w rezerwach Barcelony. Tu oczywiście rzucony na głęboką wodę, ale myślę, że mimo wszystko sobie poradzi. Zaliczka też w tym meczu jest fajna. To jest dobra sprawa. Będziemy mieli niepełną ławkę rezerwowych, ale i tak dajemy radę. Messi, Pedri, Felix, Lewandowski. Pięknie. 7-2 w dwóch meczu. Bardzo dobra pierwsza runda. No i świetny start Messiego. Powiedziałem wam, w dorosłej piłce w Barcelonie w pierwszym sezonie było spotkań 9. Tu mamy spotkań 11, ale już 5 goli, 3 asysty. Ziomeczek ma naprawdę duży potencjał i zobaczymy, czy będzie w stanie też liczbowo dogonić to, co robił w rzeczywistości. Choćby takie spotkanie z Atletico, to będzie duży sprawdzian, którego Messi nie zdał, za to uniósł w ciężar tej rywalizacji João Félix, który wiemy, że w tym meczu miał naprawdę dużo do udowodnienia na Wanda Metropolitano. Tutaj wygrywamy pięknie, Messi 2 gole. Kolejne spotkanie z bardzo ciężkim rywalem, ponieważ tu czekał na nas Inter, z którym wygrywamy 3-1 po dwóch bramkach Messiego. Cadiz Easy, rewanż z Interem. No, może nie easy, ale gramy dalej, bo na Leo Messiego czeka jego pierwsze El Clasico. Widzimy, jakim składem wyjdzie na nas Real. No to co, pojedynek młodych? Bellingham kontra Messi. No bo to chyba jest tak naprawdę takie starcie, które tutaj wszystkich by elektryzowało przed tym klasykiem. Zatem Leo gotowy. I zobaczmy, czy poprowadzi Barsę do zwycięstwa? No myślę, że nie. W sensie tutaj João Félix, słuchajcie, wydaje się być tym, który kradnie Messiemu nieustannie show, ale to dobrze wygląda. To się przekłada na to, że Barsa wygrywa w klasyku, oczywiście. Do tego Realu jest jeszcze daleko, chociaż i tak skrócony dystans na 6 punktów. Pytanie, czy to wystarczy, aby jeszcze jakkolwiek zagrozić Realowi, ale słuchajcie, ta Barsa pracuje, robi co może. Pytanie, co będzie mogła osiągnąć w meczu z Manchesterem City. No gorzej wylosować się nie dało. Messi kontra Pep Guardiola. Xavi kontra Pep. Messi
kontra, no tak naprawdę będzie grał tutaj na Guardiola, więc mamy pojedynek z Mistrzostw Świata, tylko że tutaj ten Messi, no troszkę młodszy, troszkę szybszy. Zobaczymy, czy poradzi sobie z nim Chorwat. Wszyscy poradzili sobie ze wszystkimi, tylko nie ze strzelaniem goli na to wychodzi. No i Guardiol Messiego powstrzymał. Leo ocena 6-0, Joszko 7,1. Z Gironą Barcelona wygrywa 2-1, a rywalizacja z Manchesterem City przenosi się na Camp Nou, a w zasadzie na Stadion Olimpijski. Czy Barca będzie w stanie zaskoczyć? Niestety, nie tym razem. W dogrywce Phil Foden, więc młody Anglik sprawia, że młody Argentyńczyk odpada. W sensie młody, a młody, no Foden to tutaj w tym naszym świecie jest starszy 5 lat. Natomiast trzeba przyznać, że ta Barca w moim odczuciu, nawet jeżeli nas zaraz zwolnią tutaj tym czawim, no zaliczyła zdecydowanie lepszy występ dzięki Messiemu niż to co zobaczyliśmy, a w zasadzie zobaczymy w rzeczywistości. No nie wierzę, żeby miała ta Barcelona zejść tak daleko. W sensie ta z naszej rzeczywistości, w przeciwieństwie do tej tutaj, no wiecie o co chodzi. Ja wiem, że nagrywanie materiałów po charytatywnym na pewno nie jest najprostsze. Proste za to było starcie z Realem Sociedad. Dobra, no nie było proste, jakby pasowało mi do narracji. Wygraliśmy. To się liczy. Chociaż ewidentnie nie dla zarządu, bo mamy zaplanowane spotkanie dotyczące formy, no i ocena nasza, no nie należy do najwyższych. Messi, ratuj Xaviego. Dziękuję, João Felixie. Oj, lewy się coś tam zagotował. W związku z tym nie zagra i też nie zagra Ferran Torres na tej pozycji. Leo Messi jako środkowy napastnik. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, ponieważ wydaje mi się, że w kolejnym sezonie właśnie w ten sposób powinniśmy Argentyńczyka ustawić. Jak na razie w tym meczu wyszło to bez szału. No i teraz muszę zadziałać, słuchajcie, ponieważ no prawdopodobnie zaraz zostaniemy wyrzuceni z pracy. Leo Messi, którego tutaj mamy, jest zawodnikiem no dużo lepszym niż ten Messi, nazwijmy to, startowy. Problem jest tylko taki, że przerobienie go na środkowego napastnika zajmie zdecydowanie zbyt dużo czasu, więc może nam się nie udać koncept przesunięcia Messiego tak, jak miało to miejsce w rzeczywistości. Postaram się to zrobić, ale będzie to ciężkie. Tym bardziej, że każda porażka jest w stanie przybliżyć nas tutaj do zwolnienia. Na szczęście Messi dzielnie walczy. Bo pamiętajcie, my tutaj tak naprawdę stworzyliśmy taką wersję przejściową Messiego, no bo on jest młody, ale jest trochę lepszy niż powinien być, ale nie jest jeszcze tak dobry jak Messi z sezonu 10-11, 11-12, no kiedy zdobywał goli tyle, że gra w życiu by nam tego nie wysumulowała. Wiemy jednak jedno. Kończy się pierwszy sezon Leo Messiego i on indywidualnie absolutnie nie może mieć sobie nic do zarzucenia. Wszedł 25 razy na boisko. Wyszedł 25 razy na boisko w koszulce Blaugrany, zdobył 13 trafień, 6 asyst. To jest naprawdę fenomenalny wynik w pierwszym sezonie. To są liczby, którymi pokonuje tego prawdziwego Messiego łącznie z pierwszych pewnie 2 czy 3 lat. Ale i tak, Lewandowski tutaj naprawdę wygląda też świetnie. 25 trafień. Nie zapominajmy o tym. To jest naprawdę duża rzecz. No bo plan jest taki, że jeżeli lewy skończy karierę, to Messi zostanie tym środkowym napastnikiem, tylko tego planu zapewne nie zrealizuje, bo zaraz stracimy tutaj robotę i będzie to nieprzyjemny moment, ale jeśli uda nam się dotrzymać do tego momentu, to sprawdzimy sobie jeszcze na pewno Leo w formacji z fałszywym napadziorem, ale by to chodziło. Ale nowy sezon rozpoczynamy jeszcze w barwach Barsy jako Xavi, więc wykorzystując ten moment, patrzymy ile pieniędzy mamy, wydaje się, że przynajmniej na João Felixa powinno to wystarczyć. Ale to ciekawe, bo zobaczcie, to wypożyczenie wygasło nam, nie przyniosło się na kolejny sezon jakby na pierwszy dzień. Bardzo rzadko coś takiego się zdarza. W sensie, nie wiem, czy wyszła jakaś aktualizacja, czy o co chodzi, ale do tej pory tak się nie działo. No dobrze, zlecamy negocjacje. Felix i João Cancelo to są zawodnicy, których absolutnie chcemy u siebie na dłużej jako Barcelona. A też takich, można powiedzieć, naturalnych wzmocnień na ten sezon Barcelona będzie miała sporo, no bo przyszedł ten Araujo, przyszedł Lenglet, ja wiem, czy to jest wzmocnienie, czy nie, tutaj mogą niektórzy być złośliwi, ale fifowo wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Wraca Eric Garcia, no i jest tutaj przede wszystkim Gavi, który nas tu najbardziej interesuje, bo wydaje mi się, że on tutaj wygra przynajmniej na ten moment rywalizację z Ilkayem Gündoganem, proszę bardzo. A przyjdzie Cancelo, przyjdzie Felix i będzie to naprawdę fajnie się prezentowało. Ta Barca będzie miała potencjał wsparcia, bardzo mocnego wsparcia Leo Messiego. Messiego, który mógłby grać bez Pedriego, bo Chelsea płaci klauzulę odstępnego, ale ja nie chcę tutaj, żeby The Blues nam zakrzywili obraz tej Barcelony, więc szybko przegadamy z Pedrim temat i przekonamy go, że
jego miłość do Katalonii, podsypana solidną pensją, jest warta tego, żeby zostać. O proszę, o proszę. No i co? Koniec rozmów po temacie. Pedri zostaje, Cancelo klepnięty, João Félix klepnięty. No i trzeba przyznać, że po tych wszystkich transferach naprawdę fajnie zaczęło to wszystko nam wyglądać. Więc teraz pozostaje kwestia tego, czy ten nasz Xavi zachowa robotę. No i też kwestia pozycji. Fajnie by było, żeby João Félix mógł grać jako ten lewy skrzydłowy już na stałe, żeby tu nie było niedomówień. No i szkoda, że z tym Messim to tyle będzie trwało. W sensie, oczywiście, tutaj trenerzy pomogliby nam z jakąś premią do rozwoju, więc zróbmy to. Dzięki temu Messi jako środkowy napastnik pokaże nam się zdecydowanie szybciej. Dajemy tutaj drobną przewagę rozwojową Leo Messiemu. Zdaję sobie z tego sprawę, ale ja bardzo chcę zobaczyć go w tej formacji 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, ze środkowym napastnikiem. No mam nadzieję, że będziemy w stanie tutaj tego Xaviego utrzymać i że nam to wyjdzie. Zatem słuchajcie, Barcelona została przez nas tutaj fajnie przygotowana do tego sezonu. Leo Messi ma naprawdę dobrych kolegów z drużyny. To jest jeszcze rok z Robertem Lewandowskim w akceptowanej formie, w akceptowalnym overallu. Zatem w tym roku chciałbym, żeby układ pozostał ten sam. Leo będzie sobie pracował na tego środkowego napastnika i zobaczymy, jak poradzi sobie na skrzydle. I kolejny rok będzie rokiem ostatnim, gdzie Leo Messi zagra od dechy do dechy jako środkowy napastnik i zobaczymy, jak ten układ będzie wyglądał. Zrobimy też ewentualnie transfer pod to, żeby fajnie to wyglądało. A na razie czekamy na to, jak będzie wyglądał cały pierwszy sezon w karierze Leo Messiego, który swoją drogą fajnie tutaj wygląda jako lider Blaugrany. Zatem jesteśmy pod koniec sezonu 2024-25. Czemu pod koniec, a nie na koniec? Słuchajcie, dotarłem do tego momentu w pierwszej symulacji, jaką robiłem. Wyeliminowałem tak samo Manchester City. Był tutaj finał Ligi Mistrzów z Juventusem, jednak do tego finału, mimo pierwszego albo drugiego miejsca w tabeli, gra nas nie dopuściła, bo Xavi został zwolniony. Po tym meczu z Atletico, za każdym razem Xavi jest zwalniany. Czyli tu jesteśmy w momencie, w którym Leo Messi zrobił to, co zrobił za pierwszym razem. Nie manipulowałem tą symulacją, żeby dojść do tego momentu, to jest bardzo istotne. Natomiast, wiedząc, że Xaviego za każdym razem zwolnią nam po meczu z Realem, przepraszam, z Atletico, a chcąc mieć wpływ na pozycję Messiego w przyszłym sezonie, musimy teraz się zatrzymać i jakby zakończyć ten sezon, zacząć kolejny, bo potem i tak nas prawdopodobnie wyrzucą, bo trzy razy już tak było. Więc nie manipuluję wynikiem Messiego, manipuluję po prostu tym, że wiem, że on będzie zwolniony, w sensie Xavi. Wiem, że to jest skomplikowane, ale robię tak, żeby Messi wypadł nam w symulacji tak, jak powinien wypaść, ale żebyśmy mogli jeszcze sprawdzić, jak wypadnie jako środkowy napastnik. Więc przyspieszymy trochę fakty. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Bo robię tak, żeby było jak najbardziej sprawiedliwie, żeby było jak najlepiej. Zobaczmy sobie statystyki, bo ja nie mam pojęcia, jak Messi wypadł. 30 goli w tym roku z prawego skrzydła. Wow, to jest coś niesamowitego. Ferran Torres bramek zdobył tutaj ile? 24. Lewandowski gorzej, bo 13, no ale tu widzimy upływ czasu. No i właśnie, chcę to przyspieszyć. Leo Messi, zmieniamy go na środkowego napastnika. To jest bardzo istotne w tym momencie. Zmieniamy w tej chwili także oczywiście taktykę tej drużyny. Zatem formacja 4-3-3 nas tu interesuje z 4-3-3 nie płasko, a 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, z fałszywą dziewiątką. Jest, mamy to zrobione. No i tu właśnie, pyk, dajemy sobie Leo Messiego. Tu sobie wrzucimy na razie Ansu Fatiego. Mam nadzieję, że gra to zaakceptuje tą zmianę jakby i to sobie zapisujemy, więc mnie to interesuje, żeby Messi tutaj grał i w tym momencie wejdziemy sobie do kalendarza. Jeżeli ma nas zwolnić gra, to nas zwolni. Jeżeli ma nas nie zwolnić, to zobaczymy sobie finał Ligi Mistrzów. Gramy z Atletico. Mecz wygrany i zostajemy zwolnieni. Tak jest, wiedziałem, że tak będzie. Akceptuję to, bo sobie na spokojnie w przyszłym sezonie będziemy tym Xavim gdzie indziej, a będziemy widzieli, jak ten Messi poradzi sobie jako środkowy napastnik. Uważam, że to jest naprawdę fajne. Jakby musimy tak to zrobić, inaczej po prostu będzie bez sensu. Mogłem jeszcze temu Messiemu zmienić tylko numer na dziesiątkę, no bo no tutaj byłby to piłkarz z... Chyba, że mogę zrobić tu, tutaj edytuj piłkarzy. O, mogę. A nie, nie mogę. No bo chciałem, żeby to był ten Messi z dziesiątką. No to to będzie po prostu Messi z osiemnastką zamiast 19, którą powinien mieć. Kocham swój umysł. Mam nadzieję, że ten szczegół mi odpuścicie. Bo nieistotne jest, jaki numer na koszulce będzie miał Argentyńczyk. Istotne jest, jaki wykręci wynik w ostatnim sezonie tego odcinka. A przede wszystkim, czy Barcelona pod przewodnictwem Leo Messiego wygra Ligę Mistrzów. Bo jeśli się tak wydarzy, to wielce prawdopodobnym jest fakt, że będziemy musieli się zatrzymać w październiku, żeby obejrzeć pierwszą złotą piłkę dla Leo Messiego. Patrzymy sobie w takim razie w tabelę, patrzymy sobie w Ligę Mistrzów i tam zwycięży
zwycięża Barcelona z Bayernem. Barcelona w ogóle wygrywa w lidze. To jest w ogóle absurd, bo no to pokazuje, że gra nas zwolniła tylko i wyłącznie dlatego, że uwaga, nie rozpromowałem zespołu na rynku azjatyckim i nie kupiłem trzech zawodników poniżej 19 roku życia. A Barca zdobyła podwójną koronę, bo Real wygrał Puchar Hiszpanii. No dobrze, ma to wiele sensu, naprawdę wiele. No i trzeba przyznać, że Leo Messi z tym Pucharem Ligi Mistrzów wygląda epicko, co oznacza, że my symulujemy sobie tutaj do końca października, bo bardzo możliwe, że Leo będzie zdobywcą złotej piłki. Ja niesamowicie żałuję, słuchajcie, że no nie prowadzimy tej Barcelony, ale widzieliście, no tutaj ta Barca zdobyła najważniejsze laury, a i tak Xavi został wyrzucony, więc no tak bywa po prostu. I słuchajcie, drużyna Xaviego chyba nie była jednak tak słaba, skoro w kategorii kto podniesie złotą piłkę mamy Mbappé, Messiego, Felixa oraz Ferrana Torresa. Właśnie, słuchajcie, jeszcze jest João Félix, no ale Messi zdobył tam 30 goli. No to musi być złota piłka dla Argentyńczyka, nie widzę innego rozwiązania. I mamy to, słuchajcie, znamy zwycięzcę młodego piłkarza, może to być Messi. To nie jest Messi, to jest Guiu. On chyba tak wygląda, tak jest? Mark. No i znamy zwycięzcę złotej piłki, Leo Messi. Zdobywa swoją pierwszą złotą piłkę i w tym momencie ja bym mógł powiedzieć okej, że jest fajnie, że jest super, ale kurczę, no musimy na pewno zobaczyć, jak będzie wyglądał ten sezon, a jeżeli po nim bylibyśmy w stanie wrócić do La Liga, zobaczymy, nie chcę tutaj nic zapowiadać, przejdźmy sobie do końca tych rozgrywek. No to ja muszę powiedzieć, tak lecąc przez tą symulację, że Xavi jest chyba najbardziej toksycznym trenerem w historii futbolu, bo zwalniają nas z Las Palmas, a ja sprawdziłem i Las Palmas było na pierwszym miejscu w tabeli, ja nie mam pojęcia, co oni do nas mają, ale w takiej sytuacji powrót do La Liga Santander, a w zasadzie nie Santander, tylko La Liga i jej Sports FC, wydaje się być chyba niemożliwe. No bo zobaczcie na to, Xavi był trenerem Las Palmas, które ma 8 punktów przewagi nad Almerią. To wygląda naprawdę źle. W sensie, ja naprawdę nie rozumiem, no o co tutaj chodzi. Bo rozumiem cele, ale zawsze wynik sportowy bronił tych symulowanych menadżerów. A jako, że powrót do La Liga zająłby nam teraz naprawdę bardzo dużo czasu i nie jest on zupełnie pewny, to uznajmy, że był to ostatni sezon Leo Messiego oraz Xaviego. Szkoda, że tak się oddaliliśmy od Argentyńczyka, ale wiemy, że zdobył już jedną złotą piłkę. Barcelona z Messim, no niestety, nie obroniła Ligi Mistrzów i to tak... Nie no, wyszli z grupy, ale odpadli z Bayerem Leverkusen. Wow! Messi w ogóle w 8 meczach strzelił 7 goli, zaliczył 4 asysty, więc... No słuchajcie, nawet w grze Leo Messi zmienił się w takiego, no prawdziwego Leo Messiego. Tam, gdzie możemy, tam sprawdzamy statystyki Argentyńczyka, czyli jeszcze Puchar Hiszpanii. A tutaj zdecydowanie gorzej, bo 6 spotkań, 2 asysty. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o cenę Argentyńczyka w ogóle, to zobaczcie, że jego wartość w tym momencie jest niższa, niż kiedy kupowaliśmy go z Argentyny. To jest naprawdę ciekawa sprawa. Zatem Messi zdobył wszystko, czego od niego wymagaliśmy. Wygrał Ligę Hiszpańską, wygrał Ligę Mistrzów, a przede wszystkim zdobył złotą piłkę. No uważam, że było to niesamowite doświadczenie. Gdybyśmy dotarli do tego finału Ligi Mistrzów, obejrzelibyśmy go, ale wydaje mi się, że tak jak z Zidanem, tylko w tych naprawdę kluczowych, największych meczach warto oglądać tych zawodników, ale może powinniśmy widzieć ich na murawie za każdym razem. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy ten odcinek wam się podobał, no i jaki zawodnik powinien znaleźć się w kolejnym materiale. Bo tych gwiazd, które powinny jeszcze powrócić do naszego świata futbolu, wydaje mi się, że parę mamy.